Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Kwadransa Poetyckiego. Przypomnę, że poprzednim razem mówiliśmy o tomiku Teoria Powtórzeń Jadwigi Maliny. Dzisiaj dla odmiany zajmiemy się poetą Janem Strządałą, który wydał w zeszłym roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 2021 tomik pod tytułem Milczenie. Jan Strządała urodził się 4 lutego 1945 roku w Wiśle. Jest poetą, prozaikiem, eseistą. Studiował medycynę i filozofię. Zajmował się twórczością literacką, utrzymując się z pracy zarobkowej w różnych zawodach. Wydał już bardzo wiele tomików poetyckich, takich jak Przegrany semestr, Słoneczna noc, Trudna galaktyka, Szept igły w otwartej żyle, Pochylone niebo, Nieobecna noc, Naga sukienka, Tajemnica, Światło i ciało, Noc co noc, Młode słowa, Delikatne miejsce, Pamięć ciała bawi się moim sercem, Koraliki, Z płaczu cię podniosłem. No i poprzedni tomik, a raczej wybór wierszy Jana Strządały nosi tytuł Z ciemności ciała. Miałem zaszczyt do tego tomu, do tego wyboru wierszy w zasadzie napisać posłowie i zrobić ten właśnie wybór. Jego wiersze Jana Strządały były tłumaczone na rosyjski, niemiecki, czeski, serbski, angielski, włoski, hiszpański, hebrajski i esperanto. Autor ponadto wydał powieść Ciemnooka. Jest to bardzo ciekawa powieść ta Ciemnooka, ponieważ opowiada o pobycie w szpitalu psychiatrycznym bohatera, który po prostu cierpi na nadwrażliwość i cały czas dostarcza nam niezwykle intrygujące wywody filozoficzne. Kulminacją tej powieści jest organizowanie balu w szpitalu psychiatrycznym, kiedy pacjenci szpitala czują sens we wspólnej zabawie i wspólnym działaniu. Członek, założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, założyciel oddziału SPP w Katowicach. Wiceprezes zarządu głównego SPP. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest również laureatem nagród międzynarodowych w USA. Chciałbym powiedzieć o tym tomiku kilka wstępnych intuicji krytyczno-literackich. Przypominam, że nosi on tytuł Milczenie. Strządała, taka moja intuicja, z wewnętrznego lustra zostaje wyprowadzona ciemność ciała. Potem idzie do świata, do słońca, drzew, ptaków, kwiatów, by potem wejść w jakiś prapoczątek, w duszę kosmosu, istotę wszechświata, by na końcu westchnąć sygnaturką do Chrystusa frasobliwego, wyrzeźbionego z drewna. Między światłem i cieniem dialoguje poeta z samym sobą. Strządała w zasadzie tka poetycki wywód, balansując w nim między kosmosem przyrody ożywionej i nieożywionej, a wewnętrznym kosmosem duszy. Dla podmiotu wierszy Strządały jakby wszystko ożywia ta sama pneuma. Pneuma to z greckiego dusza. Być dla Strządały to bowiem istnieć w sposób materialno-duchowo-cielesny, ożywiony jakby przez tę samą siłę. Ponieważ człowiek Strządały jest jednością duchowo-cielesną, przedzieloną na mrok i światło, które istnieją wobec siebie w sposób komplementarny i jakby jedno z drugiego wynika.
Ta dialektyka światła i ciemności prowadzi w tomie Strządały do tytułowego milczenia, które przybliża jak gdyby do tajemnicy wszechświata, kosmosu i Boga. To milczenie ma bowiem swoją wewnętrzną muzykę. Jest nią muzyka tajemnicy. Strządała wchodzi w świat intuicyjnie, lecz jego poetycka intuicja jest, można by rzec, bezbłędna. To, co intuicyjne, domaga się bowiem krystalizacji, a jedyna adekwatna krystalizacja to w przypadku takiego rodzaju poety, jakim jest Strządała, krystalizacja poetycka. Stąd nasuwa się myśl o swego rodzaju bezbłędności zapisu poetyckiego i jego konieczności, ponieważ to, co intuicyjne, nie mogłoby inaczej wykrystalizować się aniżeli jak przy pomocy zapisu poetyckiego, który w swojej nieoczywistości mieści krajobraz zewnętrzny i wewnętrzny, jak i poetycką refleksję nad pytaniem, kim jest człowiek i dokąd zmierza w swojej wędrówce przez życie, którego ramy określają w poezji Strządały słowa będące kluczowymi dla jej warstwy filozoficznej, takie jak początek, nieskończoność oraz myśl. Jeszcze uwaga, że wszechświat kosmiczny i wszechświat biologiczny to jakby ten sam wszechświat ustrządały i ta sama niewypowiadalna tajemnica. Może teraz, żeby zilustrować poniekąd to, co powiedziałem, przeczytam jakieś kilka wierszy z tomu Milczenie. Wiersz pod tytułem Obłok. Zobaczysz, gdzieś tam jest wszystko. Wycofaj się, wyjdź i milcz. Spójrz wstecz, odwróć twarz. Wtedy zmieni się punkt. Sprawy się wyprostują, zło się oddali. Będziesz stąpał lekko, otwierał okno za oknem. Wszystko można naprawić, każde zło. Zjawi się bliskość i czułość. Żyjemy właśnie po to. Budzisz mnie. Jesteś. Każdy ma tę moc. Czasem długo trzeba błądzić. Błędy to energia obrotowa. Obraca wszechświat w stronę początku. Proste za każdym razem, kiedy zamykasz oczy, otwierasz, żeby powstać z martwych. Tak więc widzimy w tym wierszu obłok, taki leciutki obłok poezji, jakby to określił wielki poeta Władysław Broniewski. W tym wierszu obłok życie jakby jest jednocześnie tu i teraz, co transcendentne, jakby ożywia je jakaś zewnętrzna, tajemnicza siła. Kolejny wiersz pod tytułem Krew. Między opuszkami ciała na horyzoncie słowa niebo i ziemia. Co noc ból wypala błękitne kratery źrenic, przerażone, rzęsami okryte, płyną przez ścierniska jak dym. Noc schodzi się z dniem, żeby urodzić miesiące i lata. Szkło, deszcz i piasek, mgły i sny umierają, zanim się urodzą. To jest ciekawe u Strządały, takie przeciwieństwa noc i dzień, światło i ciemność, życie i śmierć. Cały czas ta poezja jakby balansuje na takich antynomiach, nazwijmy je antynomiami kosmicznymi. Kolejny wiersz nosi tytuł Na pobladłej ścianie. Cień krzyża zamyka oczy. Mówisz czas, on milczy. Myślisz serce. Z niepokojem zamyka światło ostatniej tętnicy. Jeszcze słyszysz, jak otwierają się słowa. Umierają kolory z bólu.
Na wzgórzu pod wierzbami ślad spalonego kościoła. Zmęczony anioł płynie pomiędzy kroplami. Skrzypią niewidzialne drzwi. Różańca, koraliki kołyszą się na gałązce. Tyleż tej poezji, takiej subtelności, delikatności, a jednocześnie jakiejś ogromnej stanowczości w wypowiadaniu własnego poetyckiego zdania. Kolejny wiersz nosi tytuł Światło. Przerywa nitkę czarną. Otwieram oczy. Zamkniętej pięści kropla krwi. Zbliża niewidzialny los. Na brzegu przesypuje piasek. Skalpel sekundy. Odcina. Błękit jest daleko. Dalej. Jego kolor. Dłoń. Myśli ciałem. Jak słowo biegnie po falach. Cień mewy. Wichry północy. Chłód. Układają po kolei drogę. Opuszczają granice. Jest noc. Ustami dotykasz niewidzialnej zieleni. Źrenica rozmawia ze słońcem. Jestem blisko. Czuję dotyk. Ptaki śpiewają w moim sercu. Każdy ubytek można wypełnić miłością. Każde dotknięcie można zamienić w rozkosz. Każda ciemność uczy nas światła. Otóż to właśnie strzątała, wydaje się, jakby po takiej pobieżnej lekturze poetą niezdecydowanym, co wybrać, światło czy ciemność. Ale nie, ponieważ istnieje jakaś warstwa pośrednia między światłem a ciemnością, a strzątała jakby w tej sferze pośredniej ciągle balansuje. Kolejny wiersz pod tytułem Od roku. Idę przed siebie w milczeniu, przez cienie, w tę niewidzialną między bielą i czernią. Poezję poranków i zmierzchów, ciszę dudniącą jak potok w sercu. Przez roziskrzone w słońcu pocałunki, przez pól zielonych wstęgi niebosiężne. Idę przez łąki kwiatem posypane, biegnę przez przełęcze, do ciebie, przez błękit, pod górę, bo przecież jesteś w chmurach. Tak właśnie w chmurach być może czeka na podmiot liryczny tych wierszy jakaś ukochana, bliska istota, za którą ciągle ten bohater liryczny niewyobrażalnie tęskni. Kolejny wiersz pod tytułem Umilkł. Dzwon. I wtedy usłyszałem rozmowy w powietrzu. Było pełne innych dźwięków. Kołysało, opowiadało. Każdy najmniejszy ruch. Nawet ten, który przestał istnieć. Jeszcze przez chwilę był. Nawet ten, który umarł. Bo nie tylko śmierć jest zgodą na milczenie. Milczący jest też ten dzwon, który jeszcze się nie rozkołysał. Jeszcze nie wie, że ma w swoim ciele serce. Dźwięk, muzykę, pieśń. Milczenie jest oczekiwanie. No właśnie, umilkł, milczenie, oczekiwanie. Na co to milczenie jest oczekiwaniem? Być może na jakiś koniec świata, na paruzję, na coś nagłego, niespodziewanego, a jednocześnie niebywale delikatnego. Możemy tu tylko domniemywać, o czym tak naprawdę milczy poeta i na co czeka poeta. I ostatni wiersz dzisiaj pod tytułem Kamienie. Milczą pod stopami niedotknięte. W skupieniu liczą kroki. Odgadują nasze myśli. Szeptem namawiają do dalszej drogi. Motyle zasypiają na rozgrzanym słonecznym piaskowcu. Nie gardzą błękitem.
odbijają się w ich zapłakanych twarzach. Marzenia lekkie jak dotyk wiatru. Zanim wzejdzie słońce, ich sny odlatują do nieba. Potem są już tylko zwykłym kamieniem, kołysane falą morską, smagane wiatrem i słońcem. Rozmnażają się w piasek. Łezki bursztynu zatrzymują krople słoneczne na szczęśliwe dni. Śpiewają pod stopami swoje piaskowe tajemnice. Kamiennym językiem rozmawiają z księżycem. Pachną iskrą, ogniem i kamienną rozkoszą. Jakże ładne jest to zestawienie kamienia i rozkoszy, a sam epitet kamienna rozkosz budzi zadziwienie. W końcu kamień jest martwym elementem krajobrazu, a rozkosz czymś żywym i rozwibrowanym. Tak łączy przeciwieństwa w jedno poeta antynomiczny Jan Strządała. Poeta niezwykle ciekawy, który jednocześnie milczy i śpiewa swoją poetycką pieśń rozpiętą między światłem i ciemnością, między ciałem a duszą. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy kwadrans poetycki i do usłyszenia. Hej, cześć!